Zapraszam wszystkie trzylatki do mnie, z naszej grupy. Jeszcze nam brakuje Joanny. Gdzie jest jeszcze gwiazda? Oliwka, chodź do nas. A jeśli chcą z rodzicami stać, to niech stoją z rodzicami. To jeśli dzieci są najmłodsi, i dziadkowie na pewno wybaczą, że nie stają sami. Chodź Oliwcie tutaj. Tutaj koło. Joanna, chodź. I uwaga, zaczynamy. Dziś jest święto dziadka, więc prosimy was piosenki umilą wam czas. Jeszcze jeden wierszyk powiemy. Babciuniu, dziadziuniu, w dniu waszego święta życzenia składają wam wasze wnuczęta. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy panią Iwonkę, zerówka B, panią Iwonkę i panią Józefa. Dzień dobry, zerówka B wszystkim państwu się kłania. Ładny ukłon. Witamy wszystkich serdecznie. Mamy jeszcze dodatkowych artystów z tyłu, to nie nasze dzieci. Ja bym prosiła, żebyście chłopcy zeszli na dół. Kto tam z tyłu jest, to proszę zejść na dół, dobrze? To nasi przyszli artyści, to oni tak za bardzo nie chcą opuścić sceny. Myśmy długo myśleli, jak państwa tutaj dzisiaj przywitać i nauczyliśmy się takiego wspaniałego wiersza dla babci i dziadka. Także może zaczniemy. Uwaga, zero B. Babciu, dziadku, co ci? Co śpiewamy? 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Brawo, brawo. Ale ponieważ jesteśmy tacy malutcy, to zaśpiewamy piosenkę o krasnoludkach. Proszę. My jesteśmy krasnoludki. Hop, ha, ha. Hop, ha, ha. Dole, 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 hop, ha, ha. Hop, ha, ha. Może mi ktoś powie, za co kochasz babcię? Bo one nie krzyczają do mnie. A za co jeszcze ich tak kochamy? Bo oni kochają nas. Jeszcze ktoś mi podpowie, za co kochamy naszych babci i dziadków? Bo nie krzyczą na mnie. One nie porali.
Pieluszka, tak? I co jeszcze? I bio! O tym nic nie słyszałam. Dziękujemy bardzo, przekazujemy pałeczkę 0A. Zapraszamy. O maluszki to zapraszam. Tak, może poprosimy czterolatków w osiągnięciu, bo z panią Bogusią i Jessikę poprosimy. Nie ma tej mojej. Musi też.